Dobrze, że Puszek powiedział, żebym przyszedł i sprawił, co się dzieje nad Wisłą. Naprawdę woda się podnosi. Wczoraj jeszcze tak nie było. Kurczę, co tu się dzieje? Sprawdzę, czy tam też. No nie do wiary, Puszek miał rację. Jeszcze dziadek Puszka z tą historią o jakichś diamentach. Nic z tego nie rozumiem. Łatwiej mi już zakumać matmę, niż zakumać te dziwne, porypane wymysły. Oczywistym jest, że to przecież zmiana klimatu, ale no nie w takim tempie. A mogłem wziąć hulajnogę, bo szybciej tu ferię będzie trzeba utracić. Chyba nie był nigdy cały. O, na tym się zawsze przecież siedziało. No chyba. Tylko ostrożnie. No nie, no coś tu jest nie tak. Ta latarnia nigdy nie była zalana do takiego stopnia. Woda się tak nagle zepsuła. Naprawdę. A mówiłam, żeby przechodzić, żeby w końcu słuchać się głosów ekologów. Nie, nic się złego nie stanie. No i stało się. Chociaż przy tym Puszek przyznał mi rację. Jeszcze to tsunami w ogóle na tej przesiece, to ja nie wiem. Fajnie by było, gdyby to był sen, bo już pierwszy tydzień ferii za mną, więc połowa ferii już zmarnowana. Kurczę, co tu się w ogóle dzieje? Muszę skontaktować się z Puszkiem. No, dlatego tu jesteśmy. Rano wyglądało to groźnie, no teraz nie wiem, czy się może ustabilizowało się. Nie powiedziałbym, chociaż pogoda jest lepsza. Tak, słoneczko wyszło i no. No jeszcze rozmawiałam wcześniej z Puszkiem i znowu dostałam opier i pokazał przekazać, że też żadni idioci nie przeszkodzą mi w zrealizowaniu mojego planu. Za to, świat. Że, no. I powiedział, że to tsunami, co było na przesiece, się nie rozbiło i ono nadal tu sunie. Tylko że jest dość powolne. No pół stogów najwyżej zginie. No nic takiego. Niby. Ale chociaż pogoda troszkę przyjemniejsza. Ej, co to? Żadni idioci nie przeszkodzą mi w zrealizowaniu mojego planu. Zatopię cały świat. Wiesz, że jestem lingwistą. Tak. Nieważne jak. Mówi wprost. Chcę zatopić cały świat i tacy idioci jak my go nie powstrzymamy. I on tu zostawia całą armię. No to super. Może... Nie. Tym razem nie uciekamy. Tak. Ten jedyny raz. Tak, no to. No. Mamy kilki. To co, zaczynamy? Tak, dobra. Siup. Ojej. Oj, mój kik. No, dla nas będzie to... Szybko, szybko! Uj! Uj!
wyjąć kimkolwiek. Może być. Ja mam takie... Szybko, Adi, bo się zbliżają. O nie, mu się łamał. Dobra, prowizoryczki. Dobra, przejdźmy. Nie, nie do samego. Na szczęście. Wyścimy. Dobra, odganiamy ich jak. Dobra. Mówiłem, że przyda się sanatorium. Tak, dobrze, że ich nie ma. Bo ci pokonać. I jakby to były wakacje, byłoby prościej. Bez setek warstw ubrań. I znowu wyjdzie na to. Muszę mieć rację. Legenda jest jednak prawdziwa. A najgorsze jest to, że ta woda się bardzo podniosła. Tak na oko z pół metra? Ej, a Bałtyk? No to może być grubo. No wie, z tego co Puszek mówił, jak z nim rozmawiałem dziś rano, to te istoty za długo nie mogą na lądzie przebywać. No ale jak zatopią stoki, no to co możemy zrobić? Twoja hulajnogi w wodzie? Chyba, że Puszek by je jakoś... No nie, no to jest niemożliwe. Łożyska by zalało. Zresztą w ogóle ta hulajnoga to by odpłynęła gdzieś. Zresztą Puszek 2.0 jest w remoncie. Naprawa w zasadzie, bo w ostatniej jeździe troszkę za mocno i niewyhamowanie uderzyłem w samochód. Biorę, co mam zrobić. Cześć Puszek, tak, wyszliśmy na idiotów, ledwo pokonaliśmy armię, nie wiem, jakiś kałamarnic i właśnie one topią stoli. To chciałeś powiedzieć, to chciałeś usłyszeć. No super, jeśli to wszystko, to okej, rozłączam się. Tylko to chciał usłyszeć. A no tak, on ma kamery w całym lesie, zaraz pojrzy na całym świecie. Ja się mam nadzieję tylko, że to nie idzie z moich kieszeni. Ja bym proponował stąd iść, bo zaraz się okaże, że mają jakieś, tak jak my mamy stroje do lutkowania, w sensie jako ludzkość, to oni pewnie mają stroje do lądowania. Głupio to nie brzmi. Z tego co wiem, jak dziadek Puszka opowiadał o tym, że właśnie, aha, bo ty chyba tej historii nie słyszałeś. Że z tym wiele wspólnego mają jakieś diamenty. Mówił coś o Radzie Diamentów, która ma może 200 miliardów lat. No i generalnie był taki diament zielony i on miał zniszczyć ziemię, żeby przerobić to na... żeby ziemia była takim... wiesz, żeby z całej planety zrobić fabrykę. No ale że zielony diament zakochał się w przyrodzie i nie chciał tego zrobić, przeciwstawił się i został zabity przez białego diamentu. A biały diament to jest jakby szef tego wszystkiego, więc... I niebieski diament chciał właśnie zatopić ziemię i być może ta legenda ma jakiś ten związek. Ja bym wybrał chyba tamę.